Dzisiaj dla nas wykład i warsztat, a dla was bardziej poprowadzi pani Dorota Dominik, a tematem spotkania jest kim zostanę, gdy dorosnę, moja strategia na przyszłość. Ja oddaję teraz głos pani Dorocie i życzę miłego wykładu. Dzień dobry wszystkim studentom. Nazywam się Dorota Dominik, pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Rzeszowie. Być może ktoś z was już zetknął się z naszą instytucją na Rejtana, bo między innymi to warto też wiedzieć na przyszłość. Poradnia zajmuje się oprócz badań, jeżeli ktoś ma jakieś kłopoty w nauce, ale to jakby w połowie, a w drugiej połowie zajmujemy się czymś, co nazywa się tak mądrze doradztwo zawodowe i obejmujemy tutaj pomocą wszystkie dzieci i młodzież z terenu miasta Rzeszowa, którzy na przykład właśnie nie wiedzą, jaką mają strategię zaplanować, jeżeli chodzi o zdobywanie wykształcenia, rodzaj szkoły, predyspozycje do zawodu. Także warto o tym pamiętać, jeżeli będziecie mieli tego rodzaju wątpliwości, zapraszam do poradni w Rzeszowie. Dlatego będziemy dzisiaj mówić o tym, między innymi z tego powodu, że ja tam pracuję, będziemy mówić o tym, kim, o strategii na przyszłość. Jakie warunki muszą być spełnione? Co to takiego w ogóle jest ta strategia i co to takiego w ogóle jest praca? Jak my sobie tę pracę wyobrażamy? Z czym się ona wiąże? Słyszałam, że jesteście tutaj już bardzo doświadczonymi studentami i z reguły macie dużo pytań. To prawda? Tak. Tak, to się bardzo cieszę. W związku z tym zasady pewnie są takie jak zawsze, czyli jak ktoś ma pytanie, to podnosi rękę do góry i wtedy pani podchodzi z mikrofonem i będzie można zadać pytanie. Także bardzo, bardzo proszę o te pytania i zaczynamy. Zaczniemy sobie od takiego slajdu. O czym marzymy? Oj. Ręka do góry. O czym jeszcze? O szczęściu. Też fajnie. O dobrej pracy. Świetnie. To samo. Myśl dalej w takim razie. Mhm. O czym? Już podchodzę. Bardzo proszę. Godnym życiu. Godziwym życiu. Mhm. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Proszę. Wybudować dom. Żeby wybudować dom. Tam jeszcze koleżanka w ostatniej ławce. Głośno, może bez mikrofonu się uda. Zdrowiu. O zdrowiu, tak jest. Mieć swoją rodzinę. Mieć swoją rodzinę, super. Mhm. Oj, no chyba, że tak. Popatrzmy sobie. Tak wyglądają nasze marzenia, prawda? Oczywiście nie wszystkich, bo mówimy o fajnych rzeczach też. Mówimy o zdrowiu, mówimy o szczęśliwej rodzinie, mówimy o szczęściu, mówimy o pokoju na świecie, a z takich bardziej przyziemnych marzeń tutaj parę razy nam się przewinęła. Dobra praca i tutaj kolega od razu zaczął. Pieniądze, marzymy o pieniądzach. Oczywiście możemy sobie pomarzyć o innych także. Możemy pomarzyć o sławie. Możemy pomarzyć o sukcesach. I tak naprawdę wy musicie marzyć o sukcesach, bo każdy chciałby ten sukces osiągnąć. Spróbujemy pomyśleć, jak to zaplanować, jak to zrobić. No oczywiście tak, niektórzy, o czym marzy Putin, nie wiemy, ale możemy się domyślać. Natomiast mamy tutaj gwiazdę ekranu, być może któraś z dziewczyn marzy o koronie Miss, o sławie. Oczywiście każdy chce być szczęśliwy, ale nasze marzenia jakoś tak kręcą się zazwyczaj wokół pracy. Bo teraz popatrzcie, co łączy tych ludzi? Sukces. Co jeszcze? Poznajecie tych ludzi? Jobsa. Ja tylko Steve'a Jobsa poznaję, tutaj nie żyję. Ci ludzie są sławni. Mhm. A poznajecie ich wszystkich? Nie poznajecie? Kamil Stoch, tak. Richard Branson to jest jeden z najbogatszych Brytyjczyków.
Właściciel linii lotniczych Virgin, wielki ekscentryk, no ale za chwilę, no i oczywiście milioner, bardzo znany. No i, a ta dziewczyna na górze? Tak jest, Agnieszka Radwańska. Wszystkich tych ludzi łączy to, że są sławni. A czy coś jeszcze? Bogactwo, pieniądze, no dobrze, zgadza się. Co jeszcze? Cudnie, mają marzenia i cel w życiu, my o tym jeszcze będziemy mówić. Mhm. Uśmiechają się, pewnie są szczęśliwi, osiągnęli swoje marzenia. Mhm. Co ich może jeszcze łączyć? Szczęście, pieniądze, była mowa już o tych pieniądzach. Trochę podpowiem. Na pewno ich łączy jeszcze coś, dzięki czemu osiągnęli swoje marzenia. Pracowitość. Pracowitość. Ambicje. Ambicja. Powiedziałaś? Ciężka praca, tak? Mhm. Wiara w marzenia. Wiara w marzenia. Dokładnie. Popatrzmy sobie. Talent na pewno. Każdy z nich musiał być utalentowany, tak jak wy jesteście. Każdy jest utalentowany w jakiejś dziedzinie. Kreatywność. No, trzeba być twórczym, żeby, tak jak to się mówi, żeby osiągnąć sukces, zarabiać pieniądze, być szczęśliwym. Ale na 100% tych wszystkich ludzi, a każdy reprezentuje inną dziedzinę życia. Jeden jest sportowcem, inny biznesmenem, trzeci był wizjonerem, czwarty też był sportowcem. Wszystkich tych ludzi, co łączy? Na pewno ich łączy wielka i ciężka praca. No tak? Nie wierzycie mi? Oni wszyscy o tym mówią i możecie znaleźć w internecie ich wypowiedzi, gdzie wszyscy podkreślają jedno. Czy sport, czy biznes, to jest ciężka praca. Takie macie perspektywy. Ciężko pracować. No ale zobaczymy zaraz, jak to zrobić. Dlaczego ludzie pracują? Pierwsza odpowiedź, jaka się nasuwa, to na pieniędzy, prawda? Musimy mieć pieniądze, żeby opłacić szkołę, opłacić mieszkanie, prawda? Kupić jakiś pojazd, kupić coś do jedzenia, coś do ubrania. Dla sławy? Pewno też. Ludzie sukcesu też mówią, każdy chce osiągnąć jakiś sukces, każdy chce być spełniony. Dla satysfakcji? Pewno też. Dla przyjemności? Pracujemy dla przyjemności czasami? Można pracować dla przyjemności? Do pracy się jest przymuszanym. Ja nie jestem przymuszana do pracy. Ja pracuję dla przyjemności. Między innymi, oczywiście, że dla pieniędzy. No to jest jakby wiadomo, bo musimy za pracę otrzymywać wynagrodzenie. A dlaczego uważasz, że ludzie są przymuszani do pracy? Bo nie każdy lubi pracować. A ty będziesz pracować? Będę. No to będziesz przymuszany? Zobaczymy. No tak. A czy to przypadkiem nie jest tak, że zawsze warto się zastanowić, myśląc o swojej przyszłości, zawsze warto się zastanowić, żeby wybrać sobie taką pracę i robić takie rzeczy, które będą sprawiały, oprócz tego, że przyniosą nam dochody, które pozwolą się nam utrzymać i nasze rodziny, żeby jeszcze dodatkowo byłoby fajnie, gdyby ta praca dawała nam przyjemność. Zgadza się? Tak by było najlepiej. Czy macie jeszcze jakiś pomysł, dlaczego ludzie pracują? No to już wszystko. No z przymusu, z konieczności, wiadomo. Tak jak to... Aby się rozwinąć. Znakomicie. Pracujemy także po to, aby się rozwinąć. Mhm. Szczególnie im się jest młodszym. A jak się jest starym pracownikiem, to co wtedy się robi? Rozwijamy się? Czy? To jeszcze nie. Kiedy mówimy o doświadczonych pracownikach, to ten starszy pracownik uczy z reguły tych młodszych, prawda? Po to, żeby ten młody mógł się rozwinąć. Macie jeszcze jakiś pomysł, dlaczego ludzie pracują? Żeby mieć wyższą emeryturę. Tak. Nie będę się na ten temat wypowiadać, bo tak naprawdę nikt z nas nie wie, co będzie za 20, 30 czy 40 lat i jakie będziemy mieli emerytury i jakie wy będziecie mieli. Trudno to przewidzieć. Troski o przyszłość. Świetnie, z troski o przyszłość, czyli żeby sobie zabezpieczyć lepszą przyszłość. Mhm. Niekoniecznie emeryturę, na przykład oszczędności. Mamy jeszcze jakiś pomysł?
Dlaczego ludzie pracują? Bo mogą. Świetnie. Żeby się czegoś dorobić. Żeby się czegoś dorobić. Bo chcą. Bo chcą. Mhm. A są tacy, którzy nie chcą? Są. Mhm. Oczywiście. Zawsze mamy jakiś wybór. I teraz popatrzcie. Tak wygląda nasze życie. Obojętne, czy jesteśmy bogaci czy biedni, czy jesteśmy wykształceni bardzo dobrze, czy jesteśmy wykształceni przeciętnie, mniej więcej tak wygląda nasze życie. A nauka zajmuje nam przeciętnie ile lat? 18, tak? Od 6 uczymy się w 6 roku. Zaczynamy naukę teraz od 6 roku życia. Kończymy przeciętnie w 24, czyli po 5-letnich studiach. 13 lat. Czy to wystarcza? Zależy, tak? Oczywiście można poprzestać na gimnazjum. No tak. No to jak to jest? Tyle to jest nauki? Nic więcej? Cały czas się uczymy. Do jakiego wieku się uczymy? Do śmierci, super. Mhm. Świetnie. Ale taka nauka, załóżmy, no, przeciętnie, od 6 do 24 roku życia. Potem, mniej więcej od 25 roku życia do 67 roku życia, pracujemy. Czyli jak widzicie, praca zajmuje nam największą część życia. Praca, którą wykonujemy. I później, po 67 roku życia, o czym już wiecie, bo teraz wiek emerytalny został przesunięty i ludzie będą przechodzić na emeryturę, wy między innymi też, po osiągnięciu 67 roku życia. Oczywiście to nie jest żaden wyznacznik, dlatego że jeżeli znacie takiego pana, który nazywa się, podejrzewam, że markę znacie, ale powiem nazwisko, może zgadniecie, czego jest szefem i właścicielem. Ingvar Kamprad. Ingvar Kamprad. Kto to taki? Poddajecie się? Proszę? IKEA. IKEA. Właściciel i szef IKEA. Jest to pan, który w tej chwili ma 80 kilka lat i wciąż pracuje. Dlaczego on pracuje? Już zarobił takie pieniądze, że właściwie mógłby sobie kupić pół Europy. Wystarczy. Nawet 5 pokoleń jest bo w stanie. Bo chce. Bo chce. Pracuje? Bo? Proszę? Praca? Bo lubi? Bo chce i lubi. Bo chce i lubi. Czyli 67 lat wcale nie jest powiedziane, że musimy przestać. Możemy pracować do śmierci. Oczywiście wcale to tak źle nie wygląda. No ale zakładamy, jak ktoś już jest bardzo zmęczony pracą, albo wysiadło mu zdrowie, przechodzi na emeryturę. Co to znaczy praca? Mamy tutaj takie dwie strony medalu. Z jednej strony praca może dla nas oznaczać zabawę. Może być tak? A jaka to może być praca, która łączy się z zabawą? Jak ktoś na przykład testuje sobie gry komputerowe, na przykład testuje, to na przykład może czerpać z tego radość. Jak ktoś na przykład testuje gry komputerowe, to może z tego radość czerpać. Super praca. Mhm. Proszę. Uczenie dzieci. To jest zabawa? To jest strasznie ciężka i poważna praca. Zapewniam cię. Jak się... Także. Jak się jest sportowcem, jak się lubi jakiś sport i się jest sportowcem. Nie, no to... ja to chciałam sam. No, czy złamana noga Justyny Kowalczyk to była zabawa? Chyba nie. Mhm. Pan się już rozmyślił. Już, tak? Dobrze. Masz jeszcze jakiś pomysł na pracę, która jest zabawą? Pisanie książek. Super. A jeszcze dodatkowo, jak się jest Rowling, to można sporo na tym zarobić, prawda? Na przykład praca w przedszkolu z dziećmi. Tak, to są stereotypy, moi drodzy. Praca w przedszkolu z dziećmi nie jest zabawą, tylko jest bardzo ciężką pracą. Naprawdę. To może fajnie wyglądać i odpowiedzialną.
żeby sobie dzieci krzywdy nie zrobiły. Niskopłatno. No dobrze. Instruktorka jazdy konnej. Taką też zabawną pracą jest na przykład malowanie obrazów. Świetnie. Mhm. Na przykład instruktorka jazdy konnej. Instruktorka jazdy konnej. Nagrywanie audiobooków na płyty. Ja może poddam. Instruktorka fitnessu. Kucharz. Kucharz. No tak, w telewizji wszyscy gotują. Aktor. Aktor. Mhm. Popatrzcie, wiecie co, ja sama nawet jak przyszłam tutaj nie wiedziałam, że tyle jest zawodów, które wiążą się z zabawą. Jak przyszłam tutaj, wydawało mi się, że są może ze dwa. Ale macie rację, tak. Praca jest też czym? Jeszcze ktoś? Czy dziewczynka chciała, tak? Można na przykład być piosenkarką. Można, tak. Mhm. To jest połączenie takie, to będzie takie trochę połączenie pracy z zabawą. Mówimy o pracy jako zabawie wtedy, kiedy ta praca sprawia nam po prostu przyjemność, kiedy w tej pracy jest fajnie, kiedy czujemy, że to jest coś, co jest spełnianiem naszych marzeń. No dobrze, praca jest też wyzwaniem. Kiedy praca jest wyzwaniem? Kiedy jest bardzo ciężka. Ciężka, tak? Mhm. Kiedy na przykład budujemy różne konstrukcje, to po prostu musimy się wyrobić na dany czas. Mamy określone surowce, no i wtedy to jest pewnego rodzaju także ryzyko, więc musimy się starać. Super. Na przykład saper, jak się pomyli to raz. Tak, saper pomyli się tylko raz i skończy swoją pracę. Praca jest też realizacją, ja przepraszam, rzucę okiem na zegarek, bo mamy tylko około 40-45 minut czasu na wykład. Będziesz kontrolował? Dobra, tak mi pokazuj. Okej. Mhm. Dobrze, ale jak będziemy się zbliżać do końca, żebyśmy nie przerywali w pół zdania. Okej? Dobrze. Praca jest też realizacją marzeń, ale tego chyba nie musimy sobie tłumaczyć. Mhm. I praca bywa przyjemnością. Czy może być przyjemnością? Proszę? Mhm, dokładnie. Mamy też drugą stronę medalu. Praca to frustracja. Czy znacie to słowo? Niektórzy znają, niektórzy nie. Co to znaczy frustracja? No, to znaczy po prostu, że przypływa do nas dużo różnych rzeczy. Po prostu mamy wszystko na głowie i po prostu nie wyrabiamy, denerwujemy się, ustresujemy się. To, co powiedziałeś, to, co opisałeś, za dużo rzeczy na głowie, bardziej nazwalibyśmy fachowo językiem psychologii stresem. Frustracja jest to troszkę inne uczucie. Ktoś z was wie? Proszę. Złość i irytacja będą skutkiem frustracji. To co to takiego ta frustracja? Frustracja to jest takie uczucie, które nam towarzyszy, kiedy nie możemy osiągnąć swojego celu, kiedy coś nam nie wychodzi. Doznajemy wtedy złości i irytacji. Rozumiecie? Okej. Praca to zmęczenie. Zgadza się? Obserwujecie to pewnie w domu, kiedy wasi rodzice wracają z pracy. Mówią często? Koniec świata. Jestem zmęczona. Tak? Co mówią jeszcze wtedy? Nie mam siły. Nie mam siły. Bo oczywiście, jeżeli coś robimy z dużym zaangażowaniem, poświęcamy temu bardzo dużo energii. Kiedy Agnieszka Radwańska gra w tenisa i wygrywa, to też jest to jej ciężka praca, natomiast po tej pracy jest strasznie zmęczona, wszystko ją boli. Praca to cierpienie. Znamy taką pracę, która powoduje cierpienie? Oj, oddawanie krwi to jest bardziej takie, no nazwijmy to, dzielenie się z innymi, ale to nie jest praca. Oddawanie krwi to nie jest praca. Tak samo jak dzielenie się czymś z inną osobą. Mhm. Boks, tak? Cierpienie, bokser. Policja, czasami jak jest, nie wiem, jakaś strzelanina albo coś. Żołnierz, cierpienie, ale dlaczego policja?
bo czasami można, nie wiem, na przykład jak, no też, jak jakiegoś złodzieja ścigają, to można no poważne szkody na ciele. Mogą oberwać? Tak. Aha, bo mogą oberwać, no. Żołnierz i strażak. Żołnierz i strażak, tak. Na przykład jeszcze piosenkarz, jak go obrażają i on czasami się może poddać. Świetnie. Sportowiec. Tak, sportowiec na pewno. Oni się skarżą w wywiadach nieraz, jak czytamy sobie w internecie, że cierpią, że wszystko ich boli, tak. Piłkarze. Piłkarze, jak ich ktoś kopnie, tak? Nie, chodzi na przykład, że są bójki na stadionie. Każda praca ma plusy i minusy. Tak, każda praca ma plusy i minusy. Wasza koleżanka dokonała pewnego podsumowania. No i poniżenie. To jeszcze jedno słowo, którego nam brakuje. Poniżenie, czyli praca, którą wykonujemy, gdy ktoś nas poniża w tej pracy. Proszę? Nie rozumiem. Cyrk. Praca w cyrku jest poniżająca. Dlaczego? Tak jak jest jeszcze na rysunku górnik. To znaczy, praca górnika nie musi być poniżająca, natomiast jest bardzo ciężka. Jeżeli chodzi o poniżenie w pracy, do czynienia z tym mamy najczęściej wtedy, kiedy jeden człowiek poniża drugiego. Na przykład szef pracownika. Tak jest. Na przykład szef pracownika albo inny pracownik innego pracownika. To wtedy. Ale dokonując podsumowania za waszą koleżankę tu z drugiego rzędu. Każda praca ma plusy i minusy. Także ta, która przynosi olbrzymie pieniądze, popularność. Nawet ta, która daje nam przyjemność, też ma swoje ciemne strony. Od czego zacząć? Od czego zacząć myśleć o przyszłości, o pracy, o planowaniu swojej kariery? Od czego? Od niemieckiego. Aha, od niebieskiego. Od niebieskiego, tak. Proszę szanownych Państwa studentów. Otóż dokonujemy czegoś, co nazywamy analizą SWOT. Jest to akronim słów angielskich, tak? Widzimy? Strength, weakness, opportunities i threats. Czyli mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. O co chodzi w tej analizie? Wyobraźcie sobie, każdy z Was, może zrobimy to na przykładzie. Możesz? No to chodź. Chodź koło mnie na środek. I teraz tak. Mocne strony analizujemy samych siebie, bo to ktoś musi za nas zrobić. Nikt nie zna nas tak dobrze jak my sami. A więc analizujemy nasze mocne strony. Mamy jakieś? No, mamy. No na przykład jesteśmy... Nie, ty, nie my. Każdy myśli o sobie. Wasz kolega zrobi to głośno, a wy zrobicie to w myślach. Potem możecie na warsztatach zrobić to na planszy. No jestem usportowany. No mam dobre oceny w szkole. I dobrze się uczysz. Dużo przyjaciół. Nie wiem jeszcze. Okej, wystarczy trzy. Jak będziecie mieli w domu więcej czasu, to sobie rozrysujecie to na kartce i będziecie mogli szukać więcej tych stron. Zarówno słabe strony, jak i mocne strony jest to coś, co dotyczy nas samych, naszej osoby, czyli to, co jest wewnątrz nas. A mamy jakieś słabe strony? Masz jakieś słabe strony? Okej. Brzydko pisze. Brzydko pisze. Okej, dobrze. Dzięki. Oczywiście bywa tak, że nam jest trudno mówić o słabych stronach, zwłaszcza publicznie, dlatego nie będziemy się tutaj, nie będziemy głośno o takich stronach mówili, ale my sobie gdzieś tam w głowie możemy pomyśleć, a tym bardziej sporządzić taką analizę dla samych siebie albo wspólnie z rodzicami, czy jeżeli przyjdziecie do poradni, to na przykład z psychologiem, gdzie porozmawiamy sobie o tym, co jest we mnie dobrego, mocnego, co potrafię świetnie robić, a co jest słabsze.
Nad czym powinnam popracować? Nad czym, gdzie powinnam się więcej wysilać? Czyli mówimy tutaj, co, albo co powinnam ukryć. Czyli na przykład no, ktoś może powiedzieć, mam skłonność do objadania się, w związku z tym nie będę się objadać publicznie, tak, żeby sobie ktoś nie pomyślał, że na przykład nie potrafię pohamować apetytu. To jest taka słaba strona, którą można ukryć. Natomiast mocne strony, najczęściej jest tak, że je powinniśmy pokazywać. Zgadza się? Powinniśmy się nimi chwalić, tak jak to zrobił wasz kolega. Czyli powiedział tak, jestem wysportowany, dobrze się uczę, mam dużo przyjaciół. To są te rzeczy, o których powinniście mówić głośno. Natomiast nad słabymi stronami powinniśmy co? Pracować, aby często jest tak, zmienić je na stronę mocną. Mamy też szanse i zagrożenia, ale są to już takie obszary, które nie są do końca zależne od nas, bo o ile słabe strony, mocne strony są zależne od nas, od tego, jacy jesteśmy, czy będziemy chcieli pracować, czy jesteśmy ambitni, czy mamy motywację do tego, żeby się zmienić, to w przypadku szans i zagrożeń jest trochę inaczej, dlatego że są to te obszary, które nas otaczają. I tak na przykład szanse jest to, w naszym przypadku to, waszą szansą jest to, że mieszkacie w Rzeszowie, a nie na przykład w jakiejś malutkiej miejscowości z dala od świata. To jest szansa do wykorzystania, dlatego że możecie, macie blisko uczelnię, możecie przyjechać nawet na Dziecięcy Uniwersytet Ekonomiczny, możecie uczestniczyć w różnych ciekawych zajęciach, chodzić na mecze sportowe, chodzić do kina, chodzić do teatru, robić różne fajne rzeczy. Proszę? Natomiast zagrożenia, jest to wszystko to, co też wiąże się z otoczeniem i którym powinno się przeciwdziałać. Czyli jeżeli na przykład szkoła nie zapewnia mi tego, co chciałbym robić, to co można zrobić innego? Proszę? Przeciwdziałać. W jaki sposób? Zmienić szkołę. Spróbować zmienić szkołę, spróbować się przeprowadzić. Czasami ludzie tak robią. Co jeszcze może być zagrożeniem dla nas? Zagrożeniem może być na przykład, kiedy no, rodzice mogą stracić pracę, prawda? Wtedy nie ma pieniędzy. Mhm. Problemy, otoczenie nasze. Na przykład koledzy, po prostu. No. Poczekaj moment. Tyle. Putin. Tak. Tak. No tak. No tak, mówiąc poważnie tak. Czy jesteśmy w stanie jakoś przeciwdziałać? Kiepska sprawa z tym. Przepraszam bardzo, tutaj odizolować od reszty świata, po pierwsze Rosja, embargo na wszystkie przedmioty, które są importowane od nas do nich. Własna unia energetyczna, nie chcemy od nich gazu, niech sobie sami się najedzą. Dobrze wygląda, ale nie jest takie proste. Okej. Okay. Natomiast tak niewątpliwie, bo my się obawiamy o to, co się z nami będzie działo w przyszłości, prawda? Świetnie. Mhm. I teraz tak, jeżeli będziecie myśleć o swoich mocnych stronach, zwróćcie uwagę znowu szczególnie na takie, jeżeli mówimy o tych naszych mocnych stronach. Nasze predyspozycje i uzdolnienia, czyli czy jesteście w stanie już na dzień dzisiejszy określić, jakie macie uzdolnienia. Wiecie to już? Czy nie wszyscy? Proszę? Wie, ty wiesz. A kto nie wie, jakie ma predyspozycje? Tu jeszcze są osoby, które nie wiedzą i macie prawo jeszcze tego nie wiedzieć w tej chwili. Jak najbardziej. Na to przyjdzie czas troszkę później, jak będziecie w szkole ponadgimnazjalnej, ale rzeczywiście jest tak, że czasami wiemy o tym od najwcześniejszych lat, a czasami jest tak, że dopiero określamy się później, ale tu się nic złego nie dzieje. To jest też ważne, jakie mamy zainteresowania i jakie mamy hobby.
No ale nie, tylko czy wiecie, jakie macie? Czy macie w ogóle jakieś zainteresowania? Hobby? A teraz słuchajcie, trudne pytanie. Jakie znaczenie dla waszej pracy może mieć wasze hobby? Duże, tu mówią dziewczyny. No to jeżeli duże, to uzasadnij. Jeżeli na przykład byśmy mieli pracę, która jest podobna do naszego hobby, to może być łatwiejsza, przyjemniejsza. Znakomicie. Albo jak ktoś uwielbia sport, to na przykład jak Justyna Kowalczyk może uprawiać sport. Nasze hobby na pracę może mieć wpływ albo zerowy, albo stuprocentowy. Bo tutaj niektórzy, to zależy, jaki kierunek wybierzemy. Studiów, w jakim kierunku się to potoczy. Czasami bywa tak, że nawet jak ktoś po ukończeniu studiów w technikum, czy czego tam jeszcze, nie dostanie pracy w Polsce, wyjeżdża za granicę i tam jako sprzątacz ma wykształcenie wyższe. Albo... No, okej. Okay. No po prostu, no bo hobby to jest takie coś po prostu, na czym możemy odrygować po prostu. Naczerpać dobrej energii, zapomnieć o wszystkim innym, chociaż na chwilę, no i poczuć się fajniej. No bo właśnie jak po pracy przychodzimy, jesteśmy tacy zmęczeni, tacy po prostu słabi. Zrobimy coś, co lubimy i po prostu już jest fajnie. Świetnie. Jeszcze wy, tak? Jak się na przykład zna język, to można pracować w Anglii i zarabiać w funtach. Dobrze. Dobrze, ale utrudnię, proszę państwa. Jeżeli chłopak kocha gry komputerowe i świetnie mu idzie, czy ma to jakiś wpływ na to, że chce zostać chirurgiem? Mogą być symulatory chirurga i może mu się przydać w przyszłości. Tutaj właśnie jak ktoś gra i gra dobrze, to bardzo szybko reaguje na jakieś rzeczy, przykładowo w CS-ie, tak? Jak ludzie grają, to bardzo szybko tam reagują na wszystko, używają skrótów klawiszowych, co się też przekłada w innych zawodach. A mówiąc ludzkim językiem, chodzi o to, że grając w gry komputerowe, które często podobne są do nowoczesnej aparatury medycznej, bardzo często operują już przy pomocy komputera, prawda? No jak w coś grają, muszą mieć szybką reakcję po prostu. Jak coś widzą, no przecież szukają jakiś klawisz, a jak na przykład operują kogoś, no właśnie, wiedzą od razu, co wziąć do ręki, co robić, mają te wszystkie systemy, mechanizmy w swoich rękach, w swojej głowie. Wyszlifowane stuprocentowo. Znakomicie. Czyli jeszcze, okej. Okay. Palce, ręce mają zręczniejsze. No właśnie, ręce mają zręczniejsze, tak jest. I na przykład są też takie roboty właśnie lekarze, co operują, że lekarz po prostu na komputerze steruje tym robotem i tak. Tak jakby grał? No mniej więcej. Okej, okay. Dobra. Proszę państwa, jeszcze patrząc na wasze, na nasze predyspozycje do określonego zawodu, zwracamy uwagę, jaki mamy charakter, jaką mamy osobowość, prawda? Czy na przykład osoba, która jest zamknięta w sobie, która niechętnie spotyka się z ludźmi, powinna być nauczycielem? Nie. Nie. Natomiast osoba, która lubi siedzieć sobie w spokoju, lubi precyzję, lubi liczyć. A może gdzie pracować? W biurze. W banku, w księgowości, może być informatykiem. Mhm. Zwracamy też uwagę na temperament, jaki mamy, ale to się wiąże z osobowością, bo temperament jest składnikiem osobowości. I też co? Mocna strona, rodzina. Czy nasza rodzina będzie wspierać nasze dążenie do rozwoju? Sądząc po was, tak jak tu jesteście na tym uniwersytecie, to wasze rodziny to robią, bo was tutaj zapisali. To jest właśnie coś takiego, to jest wsparcie, które jest udzielane przez najbliższych. Rodzina wspiera przy zdobywaniu pracy tak, że udostępnia, umożliwia studia, dodatkowe nauczanie, może coś pomóc, jeżeli też ma podobną pracę. Tak jest, ale rodzina jeszcze oprócz tego
nie tylko umożliwia, daje pieniądze, opłaca szkołę, ale na przykład też mówi, fajnie to zrobiłeś, wierzę w ciebie, jesteś dzielny, na pewno ci się uda. No właśnie miałem powiedzieć, co to pani, no bo rodzina właśnie wspiera nas, po prostu jak już nie wyrabiamy, już coś nam się strasznie nudzi, czujemy, że już nie wytrzymamy, to rodzina nam powie jakieś dobre słowo, będzie nas wspierała i powstrzyma nas na duchu, żebyśmy to dalej robili, nie przestawali. Świetnie. Ja chcę powiedzieć, że rodzina daje bardzo dużo i można cały alfabet z tego ułożyć. Znakomicie. A zrobisz to kiedyś? Ja już to robiłam. Już to robiłaś? Super. Być może byłoby trochę czasu, żebyś... Ale masz szansę nam to pokazać na planszy, dobra? Później na warsztatach. Myślimy też o mocnych stronach, czyli o otoczeniu, w jakim rośniemy, o szkole, do której chodzimy, o przyjaciołach, jakich mamy. I też, jeżeli mówiąc o mocnych stronach, czy my w ogóle mamy jakieś marzenia na przyszłość? Czy my myślimy o tej przyszłości, czy żyjemy tylko dniem dzisiejszym? I teraz tak, popatrzcie. Jeżeli myślimy o karierze, to często jest tak, że pracodawca czegoś oczekuje. To, czego pracodawcy będą od was oczekiwać, to cztery takie duże grupy. Cztery bardzo poważne problemy. A więc kwalifikacje, czyli jakie będę mieć wykształcenie, jakie studia skończę, jakie znam języki, jakie mam uprawnienia. Drugie to umiejętności, czyli nie tylko te umiejętności formalne, jakie nam daje dyplom wyższej uczelni na przykład, ale umiejętności, jakie mamy. Czy umiemy pracować z ludźmi? Czy umiemy się dzielić? Czy umiemy być członkami zespołu? Czy też mamy umiejętności zarządcze? Dalej mamy doświadczenie. No tu niestety, proszę Państwa, krótka piłka. Z tym doświadczeniem to jest tak, że żadna szkoła wam tego nie da. Da wam je tylko i wyłącznie pewna praktyka i pewna praca. Czy ucząc się można zdobyć doświadczenie? A w jaki sposób? Jak się w praktyce uczy. Jak się uczy w praktyce, to się można nauczyć. Jak w teoretyce, to się nie można nauczyć doświadczenia. Jak się na przykład w nauce popełni jakiś błąd, to można zapamiętać, coś się zrobiło źle i można już tego nie robić na przykład. Można, ale w jaki sposób nabędziemy doświadczenia, jeszcze nie pracując, ale w młodym wieku? No na przykład, jeżeli nasi rodzice na przykład mają ten zawód, my chcemy też być w tym zawodzie, możemy tam ich podpatrywać, możemy patrzeć, co oni robią, jak się zachowują, czego używają i to też nam może pomóc. Na pewno, ale to jest trochę pójście na łatwiznę, prawda? Wzrastanie w środowisku, na przykład jestem nauczycielem, moja mama też jest nauczycielką, więc trochę więcej wiem na ten temat. Mhm. Możemy sami się dowiadywać z różnych książek, z internetu. Doświadczenie z książek? Kiepska sprawa. Książki to wiedza teoretyczna. Jak zdobywamy doświadczenie? Macie jakieś pomysły? Pracując, tak. Mhm. Chodząc na korki. Nie, to jest wiedza dalej. To jest dalej wiedza. Co z praktyką? Ale jak się zna teoretykę, to łatwiej opanować praktykę. To jest prawda, ale co z tego? Będziesz mieć dyplom wyższej uczelni i dalej nic nie będziesz umieć praktycznie. Skąd to weźmiesz? Da się. To zdobywamy to doświadczenie, gdy pracujemy już w tej pracy. No ale jak to zrobić? Tu jest jeszcze jeden pomysł. Mhm. Gdy na przykład ma się młodszą siostrę i się nią zajmuje, to potem można być przedszkolanką. Znakomicie, nie tylko. Nabywamy umiejętności praktycznych, na przykład robiąc różne rzeczy, wykonując różne, często drobne czynności pomocnicze. Będziecie trochę starsi, kiedy już po 16 roku życia młody człowiek może oficjalnie podjąć zatrudnienie. Młodzi ludzie często podejmują pierwszą pracę właśnie w wieku 16 lat, na przykład wykonując jakąś tam drobną pracę chałupniczą, znane takie rzeczy, skręcanie długopisów, roznoszenie ulotek, praca gdzieś tam w fast foodzie, ale też tak jak w przypadku dziewczyn, opieka nad,
nad dziećmi. Oglądacie amerykańskie filmy, to widzicie babysitterki, czyli dziewczyny w wieku gimnazjum albo w szkoły ponadgimnazjalnej, które opiekują się dziećmi. To uczy cierpliwości, odpowiedzialności, czyli wszystkiego tego, co właśnie nazywamy doświadczeniem. No i kompetencje, proszę Państwa. Pracodawca oczekuje kompetencji takich jak etyka. Co to jest etyka? W ogóle wiemy? Tak. To jest estetyka, nie etyka. Brudne biurko to jest estetyka, a to by było nieetyczne. Nieetyczne, czyli niezgodne z normami, tak? Sprawiedliwe? Znakomicie, etycznie, czyli postępujemy uczciwie wobec ludzi i sprawiedliwie wobec innych ludzi. Mhm. Przedsiębiorczość, czyli taka zaradność, radzenie sobie. Nastawienie na potrzeby ludzi, czyli nie tylko na czubek mojego własnego nosa, ale też patrzę na to, jak moi przyjaciele, moi rodzina, moi znajomi, czego potrzebują. A nastawienie na jakość, czyli to, co powiedział wasz kolega na przykład. Dobrze się uczę. To już jest nastawienie na jakość od najmłodszych lat. Chcę się uczyć dobrze, będę się uczyć dobrze. To jest właśnie coś, co wam da w perspektywie przygotowanie do dobrej jakościowo pracy. A co my tam dalej mamy? Współpraca, zdolność do współpracy zespołowej, komunikatywność, otwartość na zmiany i nastawienie na rozwój. Czyli chcę coś robić, chcę się rozwijać. Kończymy. A ty miałeś mi czasu pilnować. A tak, no właśnie. No dobrze. I teraz tak. To, nad czym się będziecie zastanawiać i to, co będzie budowało waszą karierę, to odpowiedź na takie trzy jakby pytania. Po pierwsze, jaką szkołę wybrać? To będzie jedna z waszych pierwszych, życiowych, ważniejszych decyzji. Co? 13, dobra, już kończymy. Jak zdobyć doświadczenie? To już sobie trochę podpowiedzieliśmy. Czy komuś pomóc? Czy podjąć jakąś drobną pracę, która nie wymaga może wielkiego wysiłku i jest niebezpieczna, ale taka, którą mógłbym wykonywać? I wreszcie kompetencje, jakie pozyskać, czyli gdzie różnych rzeczy mogę się nauczyć. Oprócz szkoły oczywiście. W domu możemy? Tak. Gdzie jeszcze się możemy uczyć różnych rzeczy? Oprócz szkoły. Zajęcia dodatkowe. Oprócz szkoły. Zajęcia dodatkowe to czasem też w szkole. No mogą być. W MDK-u. Mhm. Tutaj. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze się uczymy? Oprócz szkoły. W domu. W filmach się uczymy. Wszędzie. Wszędzie się uczymy. Tak jest. I tym słowem podsumujemy, gdzie się uczymy. Jak pozyskujemy nasze kompetencje. Co to są kompetencje? To już dosłownie ostatni slajd. Nie, jeszcze nie ostatni. Czyli zestaw naszych umiejętności, uzdolnień, różnego rodzaju wiedzy, osobowości, tego, o czym już powiedzieliśmy. Czyli wszystko to, czego nabywacie, to są wasze kompetencje. I teraz tak, zadajemy sobie takie pytania. Muszę się uczyć, czy chcę się uczyć? Chcę. Muszę. Niektórzy mówią muszę, niektórzy mówią chcę. Proszę? Obydwa, trochę obydwa, tak. Ja też muszę pracować i chcę pracować. Zgoda. Chcę rozwijać swoje zainteresowania? Tak. Mhm. Chcę wiedzieć, jakie są moje zdolności? A kto wam może pomóc w rozpoznaniu tych zdolności? Rodzice i nauczyciele. Tu od razu powiem, jeszcze raz przypomnę, poradnia też. Kto jeszcze może to zrobić? To już było, rodzice. Też było. A koledzy to nie? No, nie? Dlaczego? Już niektórzy to są tacy trochę niegrzeczni i tak raczej inne tematy są niż takie na przykład o zdolnościach. A ci koledzy, którzy tu siedzą z tobą w ławce w tej chwili, to mogliby rozpoznać twoje zdolności, prawda? Tak.
Nie wiem, to trzeba ich zapytać. Ale kiwają głowami, mówią, że tak. Mhm. I chcę móc poszukiwać, czyli wykorzystać szansę i nie poddawać się. Co to znaczy zrobić karierę? Dziękuję. Co to znaczy zrobić karierę? I teraz tak, tutaj któryś z was w pierwszym rzędzie powiedział, że kariera to są pewne cele, tak? Któryś z was tutaj, chyba tu kolega trzeci od końca. Kariera to jest nasze wykształcenie, cele, jakie mamy do osiągnięcia i pewna wizja tego, co chcemy robić. A także umiejętności i zainteresowania, a o tym wszystkim już była mowa.